Cześć, z tej strony Kasia Bogatko. Zapraszam Was na pierwszy polski YouTube Hop. Wszystkie zasady naszej zabawy znajdziecie w opisie filmu. Ja przygotowałam dla Was mediowy Blade Run. Pierwszym krokiem jest przygotowanie tła. Użyłam do tego nowych, cieniutkich papierów Offina Bar, które przykleiłam za pomocą przezroczystego gesso. Papier możecie dowolnie marszczyć, zanim wyschnie, żeby uzyskać ciekawe efekty. Kolejnym krokiem jest dodanie kolorów. Ja użyłam tutaj Liquid Acrylics, czyli jak sama nazwa wskazuje, płynnych farb akrylowych. Są one bardzo nasycone, z powodzeniem można je rozrabiać z wodą, a zanim wyschną, zachowują się trochę jak akwarele. Można z nimi robić zacieki, można je mieszać, ale pamiętajcie, że jak wyschną, to są zupełnie permanentne i nie reagują z wodą. Jest to przydatne, gdy później chcemy użyć na tym innych kolorów czy innych mediów, bo wiemy, że nic się z naszym tłem już nie będzie działo. Ponieważ zależy mi, aby mój projekt miał taki starociowy charakter, bardzo lubię taki efekt, całość przecieram jeszcze białym gesso. Lubię przytłumić tak w ten sposób kolory, aby całość była bardziej spójna. Użyłam wielu elementów z żywicy poliuretanowej. Wszystkie pochodzą z najnowszych foremek Finabar. Aby nadać tym elementom wyjątkowego charakteru, najpierw pokrywam je czarnym gesso, suszę, a następnie podkreślam detale za pomocą wosków. Najważniejsze jest to, aby używać niewielkich ilości wosku, tylko aby uwydatnić szczegóły. Starajmy się nie zamalować wszystkich zagłębień i zakamarków, bo wtedy nasz element stanie się płaski, detale zginą i nie będzie oczekiwanego efektu. W tym momencie zaczynamy budować naszą kompozycję. Po wybraniu papieru w każdy z kawałków zawsze strzępię na brzegach i tuszuję distresem. Myślę, że wtedy lepiej wpasuje się w całość pracy. Lubię, gdy moje projekty są mocno przestrzenne, nie lubię płaskich projektów, dlatego każdą warstwę podklejam zwykle kawałkiem tekturki. Świetnie do tego się sprawdzają nawet resztki z jakichś tekturek czy kawałki kartonu. Nie używam taśmy piankowej, ponieważ często grzeję swoje prace nagrzewnicą i taśma może się odklejać i deformować. Trybiki również zrobiłam za pomocą foremek i żywicy. Tym razem jednak oprócz czarnego gesso i wosków użyłam również mgiełek Lindy Skunk. Efekt jest bardziej przypadkowy, ale ten błyszczący pyłek z mgiełki fajnie wypełnia wszystkie zagłębienia w tych trybikach.
Na koniec można oczywiście jeszcze dodać troszkę wosków, ich nigdy za dużo. Kolejnym ciekawym elementem do wypełnienia kompozycji są strony ze starej książki. Wystarczy je zgnieść w dłoniach i te zagniecenia podkreślić brązowym tuszem. Później nie rozprostowujcie za bardzo tak przygotowanych stron, bo one świetnie podnoszą tak optycznie cały projekt. Wszystkie zaplanowane elementy są już przyklejone, postanowiłam więc dodać jeszcze trochę koloru. Znowu użyłam farb Liquid Acrylic, mocno rozrabiając je wodą i jeszcze dodatkowo na pracy psikając, żeby uzyskać takie delikatne zacieki. Thank you.
ostatecznym akcentem, który jest na większości moich prac, są białe kropeczki. Najczęściej robię to białym tuszem akrylowym, ale równie dobrze możecie użyć jakiejś białej farby. Jeśli jest za gęsta, to po prostu ją troszeczkę rozrzedzić wodą. No i po prostu sobie chlapiemy. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że tutorial się podobał i zapraszam do obejrzenia filmu wszystkich uczestniczek naszego HOPA. Zostawiajcie komentarze. Ciekawa jestem Waszych uwag, ponieważ to był pierwszy film, do którego nagrałam komentarz. Dziękuję jeszcze raz i pozdrawiam Was serdecznie.